Witam Państwa. Mam imię Karolina Łotrowska. Jestem uczennicą klasy 4B w Szkole Podstawowej w Zabierzowie Bochenickim. W mojej prezentacji przedstawię zasady bezpieczeństwa w moim domu. Żelazka używam tylko i wyłącznie pod nadzorem mojej mamy. Mama włącza żelazko i ustawia serce prania, a ja prasuję proste ubrania. Trzeba pamiętać, żeby się nie oparzyć, bo to może zabolić. I też nie zostawić żelazka na ubraniu, jak przyjdzie sąsiadka czy zadzwoni telefon, bo się może spalić. Pralkę używam tylko i wyłącznie pod nadzorem mojej mamy. Środki czystości mają u nas w górnej szafce miejsce. Po użyciu środków trzeba dokładnie umyć ręce, żeby środki nie dostały się do oczu. W domu mogą się przytrafić różne nieoczekiwane przypadki, na przykład urazy. Dostaniemy różne urazy, na przykład skaleczymy sobie rękę. Trzeba wtedy zabezpieczyć ranę, najlepiej przemyć wodą utlenioną, następnie zrobić opatrunek uciskowy. Dzieci powinny właśnie myć, poradzić sobie w takich przypadkach. To jest to rzecz bardzo ważna. Zanim przyjedzie pogotowie, zanim będzie fachowa pomoc medyczna. A najlepiej w domu mieć ratownika medycznego.